Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W reformie szkolnej nie uwzględniono potrzeb dzieci rozwijających się wolniej, które nie mogą rozpocząć nauki w warunkach szkolnych w wieku 4 do 6 lat. Podobnie wygląda sprawa z możliwością odroczenia obowiązku szkolnego dziecka. Dzisiaj taka możliwość istnieje dla dziecka 7-letniego. Niestety nie ma takiej możliwości w przypadku obowiązkowego przedszkola dla 5-latków. Czy ministerstwo planuje zmiany w tym zakresie? Często powoływaliśmy się już dzisiaj na raport edukacji przedszkolnej za 2012 rok, przygotowany przez Stowarzyszenie i Fundację Rzecznika Praw Dziecka. Przedstawiony jest tam raport, jak samorządy, jak rodzice oceniają stan przygotowań. No z tego raportu jednoznacznie wynika, że sytuacja jest bardzo zła. Dlatego mam prośbę do pani minister o pisemną informację, jak wygląda sytuacja w gminach moich powiatów, w moim okręgu wyborczym. Tam z tego raportu też te gminy są wymieniane. Myślę o powiecie cieszyńskim, żywieckim, bielskim, mieście Bielsko-Biała, powiecie pszczyckim. Prosiłbym o odpowiedź, jak samorządy są przygotowane do wdrożenia tego programu. I warto, żeby z tego raportu przynajmniej wnioski przeczytać, bo naprawdę są tutaj wnioski, które powinni posłowie Platformy Obywatelskiej sobie głęboko wziąć do serca, zanim podejmą kolejne decyzje niszczące polskie szkoły, polskie przedszkola. Dziękuję bardzo.